Po pierwszej kwarcie meczu hydrotraku z Treflem w Sopocie był remis po 24. W drugiej odsłonie goście z Radomia wypracowali sobie 7-punktową przewagę i na przerwę schodzili prowadząc 50 do 43. W trzeciej kwarcie Radomianie utrzymywali wypracowaną przewagę, a w 26 minucie po celnym rzucie Filipa Zegzuły prowadzili dziewięcioma punktami. Trefl nie odpuszczał i na ostatnią ćwiartkę gry schodził z dwoma oczkami strady. Ostatnia odsłona to wiele emocji, ale też sporo nerwowości z obu stron. Hydrotrack prowadził 80 do 75, ale potem Radomianie byli nieskuteczni i Trefl objął prowadzenie 81 do 80. Obit na 8 sekund przed końcem trafił z dystansu i było 83 do 81 dla Radomian. Kiedy wydawało się, że Hydrotrak sięgnie po zwycięstwo, w ostatniej sekundzie, również celnym rzutem z dystansu, popisał się Jeff Robertson i Treffle wygrał 84 do 83. Po 14 kolejkach Radomianie mają na koncie 7 zwycięstw, 7 porażek i zajmują siódme miejsce w tabeli Energa Basket Ligi.